To już 26 raz, kiedy przedstawiciele Ligi Krajowej prowadzą kwestię podczas Święta Wszystkich Świętych, a strój całkowity dochód przeznaczony jest na renowację zabytkowych nagrobków na częstochowskich cmentarzach. Dzięki kwestii hojności mieszkańców, a wyrażoną poprzez renowację nagrobków, które śmiało często można nazwać dziełami sztuki. To prawda, że ponad 20 pięknych nagrobków, które przeważnie są dziełami sztuki, nieraz są również sygnowane. To są artyści, którzy są znanymi artystami, chociażby jak Proszowski, który wiele takich rzeźb zostawił po sobie na cmentarzu, na przykład Kule. Również tutaj na cmentarzu Świętego Rocha są niezwykłe zabytki sztuki rzeźbiarskiej. I to dzięki właśnie tym, którzy wrzucają do puszek, te nagrobki zostają, są pięknie odnowione i możemy się nimi chlubić. Na podsumowanie kolejnej kwestii przyjdzie jeszcze czas. Dziś natomiast można powiedzieć, że po raz kolejny mieszkańcy Częstochowy pokazali, że ważne jest dla nich zachowanie pamięci o tych, którzy przed laty budowali historię ich lokalnej społeczności. To jest właśnie niezwykłe, że mieszkańcy Częstochowy już przyzwyczaili się do kwesty i właściwie wielu z nas, częstochowian, rozgląda się za kwestarzami przy poszczególnych bramach. To jest chyba bardzo ważne, że pamiętamy o tym, co było przed nami. Chcemy zachować te najpiękniejsze nagrobki, które bez naszej ingerencji by się po prostu rozsypały. Ten patriotyzm lokalny to jest bardzo ważna rzecz. Myślenie o tym, kto budował miasto przed nami, jacy byli artyści, jacy byli ludzie, którzy współtworzyli to, co oglądamy, chociażby budowali kamienice.